Witam ponownie w telewizji w Polsce.pl. Ja nazywam się Aleksandra Rybińska, a to są gorące pytania wokół wyborów parlamentarnych w Czechach. Przypominam, wygrała prawicowa koalicja, a Andrzej Babiš, obecny premier, wylądował ze swoją partią ANO na drugim miejscu. No i do parlamentu nie dostały się ani komuniści, ani socjaliści. A właśnie pytałam profesora Piotra Wajdy, który jest z nami w studiu, a przez łącze Wojciech Przybylski także jest z nami z Visegrad Insight. Ja pytałam właśnie, czy Czesi są podzieleni ideologicznie, bo jak byłam jakieś 2 lata temu w Pradze, pytałam kolegów dziennikarzy i mówili, że w zasadzie to Czesi wolą sprawnego zarządcę, administratora, menedżera, niż kogoś mocno, o mocnym profilu politycznym, i dlatego właśnie pasował im Babiš. Tak, ale to było te 2 lata temu. Dlatego, że tak jak chyba w wielu państwach europejskich, też mamy do czynienia z pewnym kryzysem elit politycznych. Znaczy, to zaufanie do polityków, to zaufanie do elit politycznych jest wyjątkowo marne. I stąd też ktoś, kto powiedział, że ja nie będę politykiem, ja będę administratorem, ja będę dobrym, sprawnym menadżerem, no wydawał się w pewnym momencie dobrą opcją. I wyraźnie widać, że ta opcja do części jeszcze wyborców nadal przemawia. I Czesi nie są tak ideologicznie podzieleni, jak to jest w przypadku społeczeństwa polskiego, ale ich rozpala coś innego. Znaczy, są podzieleni w inny sposób. Znaczy, właśnie teraz te wybory pokazały, że duża część społeczeństwa opowiada się za tą klasyczną polityką, dlatego że lider tego obozu konserwatywno-chadeckiego, profesor Piotr Fiala, w jednej ze swoich wypowiedzi mówił wprost, że dla niego bycie politykiem to jest największy zaszczyt, bo może działać na rzecz dobra wspólnego. Czyli wracamy do takiej klasyki polityki, i zostawiającą tą stronę administracyjną zupełnie na innym poziomie. A czy Andrzej Babiš jest klasycznym oligarchą, czy Czechy są krajem zoligarchizowanym, Wojciech Przybylski? Oligarchowie, a więc osoby, które posiadają znaczny majątek, mając no właśnie dominujący majątek w danym państwie i wpływ na politykę, to jest zjawisko w Czechach zupełnie normalne. Nie jest dobre. Nie chcę powiedzieć, że jest dobre, ale jest normalne. Andrzej Babiš jest jednym z najbogatszych osób. Krzeteński, inny multimilioner, który także, podobnie jak Babiš, ma w swoim portfolio media, dysponuje ogromnym kapitałem i też wpływem politycznym, jest innym przykładem takiego gracza. Niedawno na Alasce w wypadku helikoptera zginął Peter Kellner, który szefował grupie PPF. Grupie, która miała też znaczny wpływ na politykę i prowadziła interesy, co najmniej podejrzane, jeśli chodzi o taki wymiar geostrategiczny, jeśli chodzi o relacje z Chinami, Rosją w tym okresie, kiedy akurat Czechy zmagały się w takiej wojnie dyplomatycznej z Rosją i z Czechami. Że to są tylko 3 postacie, ale jest tych postaci więcej. To jest wynik po części oczywiście modelu prywatyzacji, no i innego stylu, który Czechy przybrały po transformacji. To z pewnością nie... No to są realia, w których obracają się zarówno politycy, jak i media w Czechach. Ale jaki to ma wpływ na czeską politykę? No bo rzeczywiście dla obywatela polskiego przeciętnego to jest mało zrozumiałe, bo jedyny oligarcha, albo ktoś, kto się zbliżył chociażby do bycia oligarchą w Polsce, no może był Jan Kulczyk, ale trudno tutaj w Polsce mówić o takich strukturach. Znaczy, to jest korupcjogenne oczywiście, natomiast no, Babiš jednak przez lata mógł dosyć bezkarnie przekręcać fundusze unijne, powiedział komisji po prostu, że komisja jest zła, jak mu zaczęła się czepiać, jakoś nikt tego specjalnie nie oprotestowywał, nawet sama komisja, która po prostu się z tym pogodziła. Jak to jest? To jest coś, co ma szansę się zmienić chociażby z tymi wyborami? Czy na to nie ma żadnych szans? Mam nadzieję, że jeżeli by doszło do powstania silnego rządu skupionego wokół Fiali i wokół tej jego wizji polityki, jest szansa na pewną oligarchizację tej Czech. Bo tutaj na czym polega ta oligarchizacja? Nie polega na tym, że mamy do czynienia z bardzo bogatymi ludźmi,
bo uznajmy, że bogatych ludzi możemy mieć też jeszcze w wielu innych miejscach na świecie, ale na tym, że ci ludzie poprzez ten swój majątek w sposób jaskrawy, widoczny wpływają na proces polityczny. I to jest oczywiście spuścizna tej, jak tutaj Wojtek przedstawił, pewnego systemu prywatyzacji, która była dokonana, która miała charakter kuponowy, które spowodowała, że ten majątek został skupiony w rękach bardzo nielicznej grupy. Kurczyk przy oligarchach czeskich czy słowackich to był naprawdę bardzo ubogi krewny. I stąd też rzeczywiście taki ich potem chęć przeniesienia tych wpływów ekonomicznych także na wpływy polityczne. Po części sama historia powstania partii Anno Babisza polega na tym, że tak naprawdę on się nie dogadał ze środowiskiem politycznym, które w jakiś sposób finansował, czy generalnie łożył na socjaldemokratów. No i wygląda na to, że w którymś momencie panowie się nie dogadali, za co było zapłacone, a co nie zostało zrealizowane. I dzięki temu po prostu Babisz nagle pojawił się nam na scenie politycznej w Republice Czeskiej. Więc to jest tego rodzaju historia. I tutaj rzeczywiście od tej strony pokazanie, że to czynnik polityczny ma mieć ten decydujący wpływ na losy państwa i tutaj gospodarka powinna być w jakiś sposób traktowana jako obszar autonomiczny, no to na taki układ możemy mieć nadzieję w momencie, kiedy by rzeczywiście udało się środowisku liberalno-prawicowemu przejąć władzę. A jakie tutaj rolę odgrywa ta partia piratów, Wojciech Przybylski, bo on, no mamy takie partie, partie piratów mamy w Niemczech, mamy w Szwecji, tylko a wszędzie te partie piratów mają jakieś marginalne polityczne znaczenia, tu mają wejście w koalicję rządzącą, no o liderze partii piratów, zresztą mamy to na pasku, mówi się w Czechach, w niektórych miejscach, że jest to nowy Václav Havel. Co to jest ta partia piratów i czy to będzie chwilowy fenomen, czy rzeczywiście to jest jakaś nowa antysystemowa siła? To jedna z najciekawszych partii moim zdaniem na scenie politycznej w Czechach, ale też w ogóle w środkowej Europie. Po pierwsze przez to, że buduje program także w sposób nieoczywisty, że w poprzek podziałów ideologicznych, buduje to na przekonaniu, że dzisiejsza polityka, dzisiejsze społeczeństwo opiera się w tak dużej stopni na nowych technologiach, że odpowiedzią, czy jakby takim punktem ogniskowym dla także prowadzenia działań politycznych muszą być priorytety związane z usieciowieniem, z zrozumieniem, opanowaniem internetu, to oczywiście brzmi z jednej strony jak bajka, z drugiej strony realnie partia piratów otrzymywała, czy utrzymywała bardzo duże poparcie i gdyby nie dynamika zdarzeń i bardzo agresywna kampania, która im zaszkodziła, z której oni też oczywiście sobie nie poradzili, to osiągnęliby znacznie wyższy wynik, byliby rzeczywiście drugą lub trzecią siłą w parlamencie. Ostatecznie uzyskali, jeżeli dobrze pamiętam, 4 mandaty, co jest ogromnym zawodem. A byli atakowani bezpardonowo, to była dosyć brudna kampania, jeśli chodzi o zagrywki, o przekazy, które były pod ich adresem kierowane ze strony głównie Andreja Babisza. Atakowani byli jako największe zagrożenie, ponieważ ich haśle, ich hasłem przewodnim była transparentność, walka z korupcją, zmiana procedur także zarządzania państwem, w taki sposób, by no, w duchu republikańskim, republiki cyfrowej pewnie, oddawać kontrolę i sprawiać, że państwo będzie bardziej przejrzyste dla każdego obywatela. I to okazało się być śmiertelnym zagrożeniem dla Andreja Babisza, przynajmniej tak je postrzegał i to w nich najbardziej uderzał podczas całej kampanii. Ale no, ostatecznie prawdopodobnie uda im się wejść, uformować tą koalicję, być jej częścią. Znaczy, dużo jest w tym programie też piratów też o ekologii. Ile to jest rodzaj zielonej chadecji? Nie, to nie będzie zielona chadecja. To raczej będzie środowisko zielonych w tym liberalnym, czy nawet lekko lewicującym stylu. I raczej tutaj tą zieloną chadecję to swego czasu tworzył hrabia Schwarzenberg, który był liderem Partii Zielonych i była to jedyna partia zielonych o charakterze prawicowym w całej,
całej Europie, nie tylko w Europie Środkowej. Natomiast tutaj to raczej wracamy do takiego mainstreamu zielonych bardziej niż do tego, co byśmy chcieli jako poszukać jako zieloną chadecję. Natomiast jeżeli mogę tylko jeszcze dodać coś, bo rzeczywiście partia piratów jest swoistym fenomenem, tylko tyle, że poza i przez długi czas przecież ta koalicja, którą oni tworzyli razem z samorządowcami, no to przewodziła w sondażach przedwyborczych. 34% pamiętam. W pewnym momencie to był maksymalny ich wynik. Natomiast tutaj według mnie ten słaby rezultat piratów na finale kampanii polegał z dwóch przyczyn. Z jednej strony rzeczywiście, że na nich się skupił największy atak ze strony Andrzeja Babisza, a druga rzecz, że okazało się, iż o wiele sprytniejsi byli ich koalicjanci, samorządowcy, którzy w tych bojach, w wyborach na różne stanowiska po prostu mieli o wiele większe doświadczenie. I nagle okazało się, że nawet pierwsze czy drugie miejsce na liście wyborczej nie daje żadnej gwarancji na to, żeby uzyskać te mandaty. I piraci, którzy byli przecież odkryciem poprzedniej kadencji, którzy mieli 22 posłów, będą mieli teraz 4. Samorządowcy, którzy mieli 16, to teraz będą mieli 30 paru. Więc to pokazuje pewną skalę, jak doświadczenie polityczne jest ważne. I tutaj takiego doświadczenia trochę może takiego przekonania, że już wszystko mamy obliczone, pozałatwiane, okazało się takim zgubnym trochę dla tego przyszłego Havla. No i pytanie, czy przez, powiedzmy, jak będą rządzić jedną kadencję Wojciech Przybylski, to nabiorą tego doświadczenia, czy i dalej będą na tym budować, czy rzeczywiście, no bo ten przyszły Václav Havel mówi o tym, że on się widzi w roli premiera kiedyś tam w niedalekiej przyszłości, czy no jednak stanie się z nimi to samo, co się stało z innymi partiami pirackimi w Europie, które, no nie oszukujmy się, mają małe znaczenie. Dałbym im na pewno szansę, ale niekoniecznie stawiałbym na to, że znajdą się w tym najbliższym rządzie. Owszem, weszli do zwycięskiej koalicji, ta zwycięska, znaczy to jest trzecia siła w parlamencie, ale z taką ilością posłów zwyczajnie, arytmetycznie nie są niezbędni, by mieć bardzo silny mandat, by rząd, przyszły rząd miał bardzo silny mandat. Więc myślę, że na dwoje babka wróżyła, a sama obecność w rządzie z czteroosobowym poparciem no, musiałaby być bardzo wzmocniona także stanowiskiem, które by oni mieli otrzymać, czy to z jakimś portfolio właśnie cyfrowym, czy to z portfolio antykorupcyjnym. Nie jestem przekonany, że gdyby to miało być właśnie takie bardzo wyraziste stanowisko, to pozostali partnerzy byliby tak zadowoleni, więc poczekajmy. To na pewno jest bardzo ciekawe, co będzie się działo z nimi dalej. Nie skreślałbym ich zupełnie, także dlatego, że oni sobie poradzą. W jakimś sensie cały czas są taką partią, która niesie obietnice i niesie nowe pokolenie, a niewątpliwie popełnili parę błędów. Jednym z tych błędów był ten, o którym mówił Piotr, ale z drugiej strony no, trzeba podkreślić, że no, jako ta partia rzeczywiście liberalna z takim lewicowym może zacięciem, no, bardzo słabo wyglądali poza dreadami, nie prezentując, no, ale jak to w Republice Czeskiej z reprezentacją kobiecą bywa, no, nie reprezentując takiej właśnie pewnego spektrum, które dzisiaj w obyczaju liberalnym przynajmniej no, jest oczekiwane, wymagane, prawda? Czyli jakiś minimalny udział kobiet w partii na kierowniczych stanowiskach. No niemieccy zieloni mają nawet kandydatkę na kanclerza kobietę i wybrali ją właśnie z tego względu, że jest kobietą. Przepraszam, a Czesi z kolei mają liderkę w ugrupowaniu chrześcijańskich demokratów. Także to wcale nie oznacza, że to po prostu nie ma tej obecności kobiet. Natomiast faktem jest, że wśród tych piratów, no to poza rzeczniczką i byłą przewodniczącą Komisji Ochrony Środowiska, to nie było kobiet, które się jakoś wybijały, czy były wystawiane na ten pierwszy widok. No ale już w Unii Europejskiej czuć pewien niepokój, no bo toczy się dyskusja, czy Piotr Fiala jest prawicowym populistą, chyba ODS, nie wiem, której frakcji zasiada w Europarlamencie, ale chyba zasiada w reformatorów, takich konserwatystów. No więc tutaj jest pytanie, pojawiło się oczywiście, czy Czechy no, nie zrobią jakiegoś wyraźnego skrętu w prawo i
dołączą do pozostałych nielubianych przez Komisję Europejską, wiadomo, prawicowych populistów w Europie, czy jednak, jak twierdzą znowu inni, są bardziej liberalni niż są konserwatywni, panie profesorze? Znaczy, w samym ODS jest kilka skrzydeł, to nie jest jakiś jeden wielki monolit, ale akurat Piotr Fiala należy do tego konserwatywnego skrzydła. To jeżeli można przybliżyć w ogóle jego postać, to to nie tylko jest były rektor Uniwersytetu Masaryka w Brnie, ale także między innymi uczeń Rogera Scrutona. To jest osoba, która zakładała jeden z ciekawszych think tanków czy ośrodków analityczno-badawczych właśnie przy tymże Uniwersytecie Centrum Kultury i Demokracji, który jako pierwszy na przykład w Czechach wydawał książki tłumaczone z języka polskiego takich autorów jak Legutko czy Krasnodębski, czy profesor Andrzej Nowak. Więc to jeżeli patrzymy na ten profil jego działalności, no to tutaj wyraźnie widać, że ten taki twardy konserwatyzm, aczkolwiek on nie w tym znaczeniu jak konserwatyzm my postrzegamy w Polsce, tylko bardziej ten taki filozoficzny konserwatyzm, to jest jego cechą charakteryzującą. Jego osobowość, jego postawę, czy też właśnie jego poglądy, to ja powiedziałam z tym hasłem, że bycie politykiem jest największym zaszczytem dla obywatela. Czyli niekoniecznie w sferze polityki, powiedzmy, światopoglądowej, takiej jak kwestia LGBT, rozumiem, że to nie jest koniecznie to, czy jednak... To nie musi być, to może być, to na pewno nie będzie konserwatyzm stylu brytyjskiego, który był najbardziej progresywny i to za czasów konserwatystów wprowadzono wszystkie ustawy, które z perspektywy konserwatysty mogą się wydawać jakimś zaprzeczeniem całej tejże polityki, ale pamiętajmy, że Czesi po pierwsze są innym społeczeństwem niż Polacy, znaczy to jest społeczeństwo mocno sekularyzowane, dla których te czynniki moralne nie mają takiego dużego znaczenia, jak to jest w przypadku Polski, gdzie związki partnerskie są czymś legalnym, gdzie aborcja jest stosunkowo dostępna, łącznie z tym, że nawet były apele, że Polki mogą tam przyjeżdżać, jak bardzo, bardzo potrzebują dokonania aborcji. Więc od tej strony tutaj nie sądzę, żeby wejście Piotra Fiali do polityki i na czele rządu, żeby na przykład spowodowało jakieś automatyczne zaostrzenie przepisów prawnych. To raczej będzie próba pokazania, że są inne wartości niż tylko te wartości liberalne w postaci praw kobiet do aborcji, czy w postaci praw mniejszości seksualnych, ale że także inne wartości, te konserwatywne, mają tak samo prawo istnienia i powinny być tak samo pielęgnowane jak te liberalne. I tu musimy postawić przecinek. Państwa zachęcam do tego, by pozostać z nami w trzeciej części. Jeszcze podrążę konserwatyzm potencjalnego nowego premiera Czech i zapytam moich gości, czy to się odbije na naszym sporze w sprawie Turowa, bo ewidentnie nasz rząd ma właśnie taką nadzieję. Zapraszam.